Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczny zimowy klimat i jedziemy w takim razie z Awatą. Zrobimy fajny lot przed zachodem słońca, trochę sobie pogadamy. Ja wam opowiem mniej więcej, jak to wygląda z mojej strony. Myślę, że to jest okazja też, żeby zobaczyć, jak się lata tym dronem. Nie wszyscy latają Awatą. Dużo osób z naszego grona lata tylko Mavicami. Dobra, mamy to. Przełączymy w tryb manualny. Mamy to i możemy lecieć. Były opady śniegu. Ten śnieg jest dosyć mokry, ale mimo wszystko bardzo uroczy i kapitalnie się tutaj lata. Ja już wcześniej latałem bobem. Robiłem lot testowy po małym tuningu i po naprawie, ale jednak antena z wideonadajnika mi nie domagała. Musiałem przerwać. Także dzisiaj sobie latamy w zimowych klimatach. Jeżeli chodzi o Awatę, przelecę tutaj nad te świerki, tak żeby był ciekawszy ten lot i powiem, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o temperatury, mam cieniutkie rękawiczki na sobie dzisiaj. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to na pewno też takie, że akumulator. Trzeba zadbać, żeby on był w miarę ciepły. Zobaczymy, jak się sprawuje zasięg tu. Około 18 megabitów na sekundę, 16. Jest w porządku, Awata jest bardzo dobra pod tym względem. Skręcimy troszkę dalej. Ja dźwignę lekko gimbal. Tak jak teraz. I teraz możemy sobie polecieć jeszcze nad drzewami. Lecę w tej chwili około 50 km na godzinę. Zasięg mam w miarę dobry. Przez cały czas. Latam Awatą tylko i wyłącznie w trybie manualnym. Nie stosuję żadnych innych trybów stabilizujących typu N czy S, sportowy też nie. I lata mi się bardzo dobrze tym dronem. Przestawiłem go oczywiście w FCC. W każdej chwili można to zmienić, także jest na pewno lepszy zasięg i też jest trochę szybsza pod tym względem. Obraz w goglach brzytwa, bardzo dobrze to widać. Każdą gałązkę właściwie można przyczaić. I uważam, że jest to naprawdę fajny dron, którym od którego można też zacząć przygodę z FPV, dlatego że jest łatwiejszy w eksploatacji niż wiele takich klasycznych kopterów. Oczywiście Cineloop, czyli dron z osłonami, nie jest idealny, dlatego że ma tak zwany prop wash, czyli ma pewne opory powietrza i zdarza się tak, na przykład przy lotach nurkowych, że on nie spisuje się optymalnie. Polecimy trochę w stronę lasu. Zobaczymy, jak zasięg. Jak na razie mam cały czas 50 megabitów na sekundę, czyli jest brzytwa, jeżeli chodzi o obraz w goglach. Jestem w tej chwili po drugiej stronie już drogi. Podniosę się, bo tu mamy piękny zimowy klimat. I sobie skręcimy teraz właśnie w stronę lasu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Awatę słychać z daleka, co jest charakterystyczne też, że ją bardzo mocno słychać. No tu jest fajny ten klimat, jeżeli chodzi o zimę. Słychać ją dość wyraźnie. I nie ma wcale tak łatwo, jeżeli chodzi o te wysokie loty. Ja nie lubię nią latać wysoko, wolę 5-calowe. Widzę w goglach, że wyraźnie nią wiatr rzuca. Teraz sobie zawrócimy tutaj i polecimy nad drzewami w tą stronę. Natomiast klimat jest niesamowity dzisiaj. Warto było się wybrać i trochę chociaż polatać, bo jest przepięknie. Brakuje trochę słońca. Przez chwilę się pokazało, ale teraz już na powrót się schowało to słońce za chmurami. Niedługo będzie zachód, jeszcze z pół godziny, godzinę. I będziemy mieli zachód słońca. Dni są bardzo krótkie, 8 godzin mniej więcej dni trwają. Tak to wygląda. Tam jakieś auto przejeżdżało. Tak, widać, jest daleka. Dni są bardzo krótkie, 8 godzin to faktycznie jest, kurczę, mało. No ale niestety tak to bywa. Szczególnie w grudniu. Na szczęście jeszcze ze 2-3 tygodnie zacznie przybywać tego dnia. Z każdym dniem będzie troszeczkę lepiej. I niedługo będziemy mieli też święta i nowy rok. Dobra, w każdym razie. Lecę w tej chwili 4.30, mam jeszcze prawie połowę akumulatora.
Lata się ok, brakuje mi trochę dynamiki, tak jak już wspominałem. To nie jest pięciocalowy quad czy kopter, więc na pewno brakuje w nim dynamiki. On nie składa się tak mocno i dynamicznie, ale jeżeli ktoś ma ochotę się pouczyć, to nim jak najbardziej tak. I też dużo precyzyjnych manewrów można nim wykonywać. Jest wdzięczny pod kątem prowadzenia. To, o czym chciałem powiedzieć, no na pewno pięciocalowe mają tę zaletę, że mają najlepszy współczynnik mocy do masy. Tutaj z tą mocą jest średnio i masa też nie jest taka najmniejsza, bo ponad 400 gramów waży. Opory też mam powietrza, bo latam z rozebranym GoPro, więc taki mały żagiel jednak cały czas nosi ta awata ze sobą. Teraz spróbujemy polecieć jak najniżej, pomiędzy drzewami. Fajnie to wygląda. Nie wszystkie gałązki są dobrze widoczne. Część gałązek niestety nie, ale to jest normalne, że w goglach nie wszystko widać idealnie. Dobra, teraz lecimy bardzo nisko. Mam jeszcze 36% akumulatora. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze jedną rundę. Tu kawałek wlecimy za ten rząd świerków i będę powoli wracał. Okej, się lata. Wiadomo, ja latam różnymi dronami i nie przywiązuję się do jednego modelu. Natomiast Awata ma to w sobie fantastyczne, że można na niej polegać i faktycznie jak potrzebujesz drona, na którym można polegać, jeżeli chodzi o zasięg, czas lotu i takiego konia pociągowego, który ci nagra fajny materiał, na przykład auto albo jakąś imprezę plenerową, ludzi z bliska czy wydarzenia z bliska, to właśnie Awata jest dobrym sposobem na to. Jeszcze zaopatrzona w dodatkową kamerę, ma brzytwa zasięg i brzytwa jakość. Część osób używa tylko tej kamery głównej. Ja jakoś się skłaniam do tego, żeby GoPro stosować to rozebrane. Będziemy wracali. Mamy 24% akumulatora i to na dzisiaj będzie tyle. Więcej nie potrzeba. Lot, który trwa w tej chwili 7 minut. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. A my tutaj mamy fajną, fantastyczną, kapitalną zimę i niesamowite klimaty. Przerzucę się teraz w tryb N już i będziemy lądowali powoli. Trzymajcie się i do zobaczenia.